Jak już mówiłem ostatnio, przedmiotem obaw Izraela jest okres między wyborami w Stanach 8 listopada a dniem 20 stycznia, gdy Obama ostatecznie opuści Biały Dom. W międzyczasie, nie mając już nic do stracenia, noblista przy pomocy równie błyskotliwych Francuzów chce zwołać w grudniu w Paryżu międzynarodową konferencję w sprawie Palestyny. Na takim forum przeforsowane zostałyby skrajnie antyizraelskie czystki etniczne z transferem setek tysięcy osadników z zachodniego brzegu Jerozolimy Wschodniej. Przy spodziewanym braku weta ze strony USA wszystkie te numery zatwierdzone zostałyby przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Nic dziwnego, że Izrael przygotowuje się do odparcia tego ciśnienia, a Netanyahu pokazał jak zwykle klasę, że jest najlepszym copywriterem politycznym nie tylko zresztą w Oriencie.